Pokój wam, bracia, witajcie. Poniedziałek, 15 tydzień zwykły. Słuchamy Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo Pańskie. Kiedy słucham dzisiejszej liturgii słowa, to przychodzi mi do głowy takie stwierdzenie, że naprawdę tak trudno jest być chrześcijaninem, tak trudno jest być katolikiem. To jest ciężka praca. Rozłam w domu, bunty ze strony nie wiem, męża, żony, dzieci, rodziców, miecz, który przychodzi, podziały, potem te wymagania, które Chrystus mówi, konieczność tego krzyża, no ale po co? Nie po to idę za Chrystusem, żeby mnie nie bolało. No i to pierwsze czytanie. Dzisiaj rozpoczynamy czytanie z Księgi Wyjścia, historię wyjścia z Egiptu. I tam też, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak słuchaliśmy, że siedem razy przychodzi takie słowo praca, ciężka praca. Ustanowiono nad nimi przełożonych prac przymusowych, aby uciskali ciężkimi pracami. Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac, uprzykrzali im życie uciążliwą pracą i różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac, którymi pracowali, przymuszano ich bezwzględnie. I siedem razy, czyli ciężka praca w stopniu doskonałym. Siedem znaczy pełnię. Utrapienie. I kiedy słucham tego dzisiaj, to przychodzi mi na myśl ten dialog z dziećmi na Paschę. Bo to słowo, które dzisiaj przychodzi, ta ciężka praca po hebrajsku, avoda, znaczy również służba. Praca, służba. Znaczy służba niewolnicza, ale również oznacza służba Boża. Bo to jest właśnie ciekawa rzecz, że to ta uciążliwa praca, której doświadczają w Egipcie, to słowo powraca potem w czasie objawienia się Mojżeszowi, w tym Boga w krzewie ognistym, gdzie mówi: znakiem dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć. Praktycznie tu jest to właśnie cześć, czyli awoda, czyli powinno powiedzieć, będziecie pełnić służbę Bogu na tej górze. Tutaj służba i tu służba, służba niewolnicza, służba Boża. I to te dzisiejsze czytania, rozłam, podział, krzyż, który mamy brać, to, że mamy kochać Boga bardziej niż tych, których kochamy w domu, męża, żony, dzieci, trudności, które przychodzą. I właśnie to jest takie dzisiejsze pytanie, które przychodzi. Przeżywam to właśnie w ten sposób,
że tak trudno jest być, że iść za Bogiem to jest naprawdę niewolnicza praca. Pracujemy w korporacjach, pracujemy dla naszych pracodawców, wracamy zmęczeni z pracy, a potem idziemy na służbę katorżniczą Bogu na liturgiach, potem musimy poddać się temu jarzmu Boga na tej Górze Świętej, czyli w Kościele, tym wszystkim przepisom, regułom, przykazaniom, zasadom. Tak przeżywamy to, rzeczywiście tak trudno jest być katolikiem, że to jest taki wysiłek. Dokładnie ten problem pojawia się w tym pytaniu tego dziecka, jednego z czwórki dzieci, jak wiecie, na Paschę. Jest dziecko mądre, dziecko niegodziwe, czyli głupie albo buntownicze, te, które się sprzeciwia nam, potem jest dziecko proste i te, które nie potrafi zadawać jeszcze pytań. Właśnie to dziecko niegodziwe, dziecko, które się buntuje, zadaje to pytanie, znajdujemy to również w Księdze Wyjścia. Kiedy wasze dziecko powie, czym jest dla ciebie ten święty obrzęd, tak, mamy to tłumaczenie u nas, ale dokładnie właśnie pojawia się to słowo awoda, czyli można powiedzieć, czym jest dla ciebie ta służba, bo to cały bunt, myślę, tego młodego pokolenia, to sprzeciwianie się nam, zadaje nam pytanie, jak przeżywamy naszą relację z Bogiem, jako taką samą katorżniczą pracę. Bo to dziecko w czasie Paschy zadaje pytanie, ile trudu było w przygotowaniu tej Paschy, ale także ile trudu jest w tym wyjściu na Eucharystię. Pomyślmy sobie, ile jest kłótni i problemów z wyjściem, z zabraniem dzieci, z tym, że one są nie na czas, że się znowu spóźnimy, przychodzimy i potem na Eucharystii są zawsze bracia, którzy się, nie wiem, buntują na to, że dzieci są dziećmi, że nie możesz ich łańcuchem przywiązać i zakneblować. Że one po prostu czasami biegają, czasami mają kiepski dzień, czasami płaczą i mówią, wyjdź z nim, a tu nie przychodź, z kim zostaw go. I na końcu te dzieci patrzą się na ten cały trud, na te kłótnie, które są z tym związane i mówią, chodzisz do pracy, przeżywasz tą relację tam jako niewolniczą pracę katorżniczą, potem idziesz wchodzisz w relację z Panem Bogiem i znowu jest katorżnicza praca, służba. Gdzie jest ta wolność, którą Bóg obiecuje? Gdzie są te obietnice Boga życia wiecznego, miłości, pojednania? Gdzie to jest? Myślę, że to takie pytanie, które dzisiaj może przychodzić do nas, bo oprócz tego przychodzi ta druga część dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi, kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma, kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma, kto poda kubek wody, prawda? My wiemy, z czym są związane te obietnice. Kto przyjmuje proroka jako proroka, to znaczy prorok przychodzi głosząc obietnicę Boga. Jeżeli jesteśmy posłuszni, przyjmujemy tego proroka. Ja myślę, że tymi prorokami byli ci, którzy nasi rodzice w wierze, którzy przyszli z obietnicą Boga. Jeżeli teraz przyjęliśmy ich, to ta obietnica życia wiecznego, także tego głębokiego pojednania, relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem, rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, albo życia, ale samotnego w tym świecie, jako powołania, jako wezwania, będzie się realizować. Ale również my jesteśmy prorokami. Nie jesteśmy ustanowieni w tym świecie jako źródła światła. Gdyby się jest powiedziane, Chrystus poszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w innych miastach. Gdzie Chrystus dzisiaj idzie? Idzie pomiędzy nami, gdzie dwóch lub trzech tam ja jestem. Chrystus posyła tych 72 uczniów do miast, do których sam pójść zamierzał. Czyli dzisiaj my jesteśmy tymi, którzy poprzez życie głoszą obietnice Boga, które się wypełniają. Ale jeżeli dzisiaj ja nie jestem tym prorokiem, nie jestem sprawiedliwym, który chodzi przed Bogiem, który jest gotowy pełnić Jego wolę, nie otwiera, nie pokazuje, że na Bogu można się oprzeć, że Bóg przynosi wolność, Bóg przynosi miłość, Bóg przynosi jedność, Bóg przynosi świętość, to rzeczywiście jaką nagrodę otrzyma ten, który się na nas patrzy, naszej katorżniczej pracy i będzie mówił, ale takiej obietnicy to ja nie chcę.
takiego przeżywania, takiego bycia męczennikiem, katolikiem, męczennikiem z nosem na kwintę, muszę to akceptować, tak to jest z Panem Bogiem, Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale nierychliwy, to wszystko potem jak umrę, to będę. To jest właśnie ten katolicyzm, nie? Rubrycyzm, katolicyzm prawa, katolicyzm lęku, katolicyzm ciągłego niezadowolenia. I to jest dzisiaj, przychodzi i pyta się nas, co jest we mnie, nie? Jak ja przeżywam? Jest ta katolicka praca, nic się nie zmieniło. To, co w świecie przeżywam, tak samo w relacji z Panem Bogiem, w relacji we wspólnocie, w relacji w Kościele. Ale do tego Bóg nas nie woła. Bóg mówi, Lech Lecha, wyjdź dla siebie, dam ci ziemię, dam ci szczęście, dam ci życie, dam ci tego nowego człowieka. To jest coś, co Bóg nam chce dać. Dlatego słuchajmy tego słowa i tak jak psalm dzisiaj mówił, gdyby Pan nie był po naszej stronie, to wody by nas porwały ze sobą, ale Pan wkroczył w naszą historię, aby dał nam wrócić do tego początku, do tego spotkania z tym, który nas z tego Egiptu wyprowadził, wprowadzając nam na zupełnie inną drogę relacji ze sobą i między nami. Życzę wam, bracia, dobrego dnia. Pokój wam.